Dziś wkraczamy na ścieżki, śliskie ścieżki konfrontacji ze światowym ruchem feministycznym, dlatego że będzie o nartach dla pań, o specjalnej grupie nart przeznaczonej wyłącznie dla kobiet. Serdecznie zapraszam na materiał. Cześć, tu Tomek Kurdziel z kanału NTN Snow and More. Dzisiaj będzie o nartach dla pań. Jest to temat dla nas o tyle trudny, że nasza niewielka redakcja składa się z dwóch mężczyzn. Po drugie, dlatego również, że patrząc na statystyki oglądalności kanału YouTube oraz statystyki czytelnictwa strony, 95% naszych odbiorców to mężczyźni, a jedynie 5% odbiorczyń to panie. Bardzo boleję nad tym faktem, ale nie będziemy wprowadzać sztucznych kwot, że musimy ograniczyć liczbę panów, bo pań czyta za mało. Po drugie, druga sprawa jest taka, że sprzęt dla kobiet, czy to będą żony, córki, dziewczyny, czy jakieś inne panie, koleżanki, którym doradzamy, i tak w większości przypadków wybierają mężczyźni. Panie są jakby tematyką sprzętu mniej zainteresowane, aczkolwiek, żeby było nam trochę łatwiej, żeby wprowadzić jakiś pozytywny element do tego, co przed chwilą powiedziałem, ta liczba troszeczkę ostatnio wzrosła. Mam znajome, mam koleżanki, które bardziej interesują się już tym, co chciałyby osiągnąć od swoich butów narciarskich, nart. Przede wszystkim dotyczy to, tak jak wspomniałem, butów narciarskich, bo tutaj sprawa boot fittingu w moim przekonaniu jest znacznie bardziej ważna dla pań niż dla panów, dlatego że panowie są jakby częściej w stanie mocniej zagryźć zęby i jeździć cały dzień w butach, w których marzną im stopy, niż są na to gotowe panie. Ale wracając do nart, w pierwszych słowach chciałbym powiedzieć, że większość narciarzy uważa, że sprzęt narciarski, narty znaczy, dzielą się na narty męskie i damskie. Jest to błędne założenie. Otóż narty dzielą się na narty damskie i unisex. To znaczy, są to konstrukcje specjalnie dedykowane dla pań oraz konstrukcje, na których mogą jeździć zarówno panie, jak i panowie. Dotyczy to, ta druga grupa to dotyczy głównnie nart sportowych. No nie ma, a przynajmniej nie w wielkiej liczbie, o tym za chwilę, bo jest taka jedna firma, która troszeczkę tutaj poszła inną drogą, co mi się zresztą bardzo podoba, ale do tego jeszcze wrócimy. Chodzi o to, że nie ma wśród nart sportowych, slalomowych, fisowych, gigantek, nart grupy Masters, nawet sklepowych nart slalomowych i gigantowych, osobnych nart dla kobiet i dla mężczyzn. One wszystkie są unisex. W zasadzie jedynie ich długość determinuje, czy będą jeździły na nich kobiety czy mężczyźni. Wiadomo, że mężczyźni zwykle są to osobnicy ciężsi i zwykle są to osobnicy silniejsi. Będą jeździli na nartach odpowiednio dłuższych. Natomiast cała grupa nart specjalnie dla pań, czy tak zwanych nart damskich, jest to grupa stworzona wyłącznie dla jednej z płci. Dlatego, że te narty mają taką konstrukcję, są skonstruowane specjalnie w taki sposób, żeby kobietom ułatwiać życie i jeżdżenie na nich przez mężczyzn nie ma wielkiego sensu, chyba że jakiś któryś z mężczyzn jest bardzo drobnej budowy ciała i chciałby spróbować na takich nartach pojeździć. Zresztą na naszych testach bardzo często się zdarza, robi to Michał, robią to ludzie, którzy pracują w sklepach sportowych, którzy testują również narty damskie, oczywiście bez wypełniania kart, tylko po to, żeby wiedzieć, co mają później opowiedzieć klientom, albo w jaki sposób mają doradzić swoim klientkom podczas wyjazdów. Robię to również ja. Przejeżdżam od czasu do czasu kilka modeli nart damskich po to, żeby wiedzieć, jak te konstrukcje naprawdę zachowują się na śniegu. I jeżeli chodzi o ostatnie współczesne konstrukcje, kilka z nich zrobiło na mnie naprawdę bardzo pozytywne wrażenie. Dobrze. Grupa nart dla kobiet
która znajduje się w naszych testach, jest to prawdopodobnie najbardziej niezdefiniowana grupa nart. Chodzi o to, że do jednego worka wrzucamy narty o geometrii nart slalomowych i w tym samym worku mamy narty przypominające All Mountain, trochę poszerzone pod butem, załóżmy mają tam, nie wiem, 75 mm pod butem przy długości 1,68 m, co już jest tam 78, co już jest dosyć sporo. Mamy nawet narty, które przypominają narty freeride'owe. Tak więc jest tam troszeczkę różnych konstrukcji, bo każda z firm ma jakby trochę inną filozofię promowania swoich linii kobiecych. Żeby zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, musimy cofnąć się trochę w czasie, żeby zobaczyć, jak ta sprawa nart damskich rozwijała się w sposób historyczny. Otóż na początku były narty wyłącznie unisex. To znaczy, na takich samych nartach jeździli mężczyźni, jak i kobiety. Często nawet jeździli o tych nartach o tej samej długości. Znam historię z osób mi bardzo bliskich, które opowiadały, że zamieniały się po prostu, siostra z bratem zamieniali się nartami, bo po prostu takie były czasy i taki mieli dostęp do sprzętu. Natomiast później, w pewnym momencie, firmy zauważyły, że kobiet jest na świecie trochę więcej niż mężczyzn, na stokach narciarskich jest ich troszeczkę mniej niż mężczyzn, ale jest to znacząca grupa i być może warto by było stworzyć narty specjalnie przeznaczone dla pań. A więc ta pierwsza różnica pomiędzy nartami dla kobiet i nartami unisex to była taka, że stworzono grupę nart dla pań początkujących. Były to narty zwykle wykonane w konstrukcji skorupowej, z pianką w środku, narty bardzo lekkie, o jakichś drążonych rdzeniach. Pamiętam takie dynamiki tubular, które miały wklejone w rdzeń piankowy rury, plastikowe rurki, które miały za zadanie odciążenie całej konstrukcji. To było w czasach nart zupełnie prostych. No i panie się zachwyciły tym, bo te narty były rzeczywiście lżejsze. Były lżejsze do noszenia, niekoniecznie lżejsze do jeżdżenia. Powtarzam to często w naszych produkcjach, że narty moim zdaniem muszą być lekkie do jazdy, a nie lekkie do noszenia. Jeżeli nie jesteśmy w stanie ich nosić, no to możemy poprosić kolegę, żeby zrobił to za nas, albo wziął przynajmniej jedną z dwóch nart. Okej, wracajmy do meritum. Później twórcy nart zauważyli, że panie oczekują od produktów, które są przeznaczone dla nich, specjalnej grafiki. No i wysypał się, to już było w czasach nart carvingowych, mieliśmy w którymś momencie absolutny wysyp nart dla pań. Były to znowu prawie wyłącznie konstrukcje przeznaczone dla pań początkujących, konstrukcje piankowe, pomalowanych w kwiatki, ciapki, różowe jednorożce, piękne, błękitne słoniki i tak dalej, i tak dalej. No wyglądało to moim zdaniem trochę infantylnie, że producenci nart traktują panie w ten sposób, że one będą, mówiąc kolokwialnie, leciały na takie triki. Niektóre narty miały przyklejone do powierzchni jakieś tam szorstki materiał, tak żeby nie zsuwały się z ramienia podczas noszenia i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to było ukierunkowane na osoby nie dość, że początkujące, to jeszcze moim zdaniem ciapowate. To znaczy takie, które nie są w stanie przenieść swoich nart na odległość większą niż 2 metry. A chyba nie o to chodzi. Kilka lat później, wydaje mi się, że jednocześnie w tym samym sezonie jeszcze zacznę od tego, że ta lekkość była na tyle istotna, że na przykład firma Elan zrobiła takie badanie na jednym z lotnisk w Słowenii, gdzie ważono torebki podręczne kobiet i stwierdzono, że kobiety są gotowe do noszenia ciężaru nie większego niż 4 kg. No niesamowita sprawa, że akurat wyszło 4 kg. W związku z czym inżynierowie Elana zbudowali narty, które były oparte o rdzeń drewniany, miały bardzo lekkie wiązania, gdzie założenie było takie, że ich masa przy długości takiej
normalnej długości dla pań, czyli powiedzmy 1,55 m, 1,60 m, nie będzie przekraczać 4 kg. I rzeczywiście udało się stworzyć takie narty, które o dziwo, według słów znanych mi kobiet, jeździły całkiem nieźle, jak na tak lekką konstrukcję. Ale moim zdaniem przełomowym był taki sezon, kilka sezonów później po tej konstrukcji, lekkiej konstrukcji Elana, kiedy na rynek wszedł kolejny model Elana, ale jednocześnie model na nart K2. I był to model Elana Speed Magic i model K2 Burning Love. Były to narty skrajnie różne. O ile Speed Magic bazował na taliowaniu, na geometrii nart slalomowych, normalnych sklepowych nart slalomowych, o tyle Burning Love to były narty o szerokości 72 mm pod butem, ale zbudowane niezwykle solidnie. I powiem wam tak, były to w mojej opinii pierwsze narty dla kobiet, które były, tak mi się przynajmniej wydaje, tak o ile pamiętam z tych wszystkich nart, które analizowaliśmy, na które w zasadzie wszystkim paniom bez względu na stopień zaawansowania jeździło się bardzo dobrze. Burning Love był w firmie K2 modelem, który sprzedał się bodajże najlepiej w historii nart damskich. Elan Speed Magic to były de facto o lekko osłabionej konstrukcji, to znaczy miały minimalnie cieńsze blachy aluminiowe przylaminowane, przyklejone do drewnianego rdzenia narty slalomowe. A więc znowu miały fantastyczne trzymanie, fantastyczną dynamikę i naprawdę można było na tych nartach jeździć. Od tego momentu na szczęście inne firmy poszły też tą drogą, to znaczy zaczęły budować coraz bardziej poważne konstrukcje w grupie nart dla pań, żeby to nie były tylko i wyłącznie narty dla ciapowatych pań początkujących. A więc zaczęły się pojawiać naprawdę bardzo interesujące konstrukcje. W tej chwili Elan ma nowy model Speed Magic, który jest zbudowany na podstawie geometrii nowych SCX-ów, które są nartami fantastycznymi po stronie nart unisex. Mamy całą linię Nordiki, nart Bell, które są naprawdę nartami, te przynajmniej górne modele, o bardzo solidnej konstrukcji, ale znowu konstrukcji dopasowanej do gabarytów i do anatomicznej budowy pań. To znaczy te narty są po pierwsze, jak wszystkie narty damskie, lżejsze. Po drugie mają małą modyfikację w pozycji wiązań w stosunku do nart unisex, dlatego że panie mają w innym miejscu środek ciężkości. Jest on po prostu troszeczkę niżej położony niż u mężczyzn i mają też przez to większą tendencję do jakby pozycji odchylonej podczas jazdy na nartach. To można skompensować pozycją i ustawieniem wiązań. Było o tym w ubiegłym sezonie zarówno w magazynie NTN, jak i w naszych materiałach filmowych na kanale YouTube. Wracając znowu do meritum, a więc tych konstrukcji pojawia się coraz więcej i są one coraz lepsze. I tutaj fajna rzecz, bo firma Fisher w ubiegłym sezonie, a może już nawet dwa sezony temu, czas bardzo szybko leci, inżynierowie tej firmy doszli do wniosku, że skoro już mamy tak zaawansowane konstrukcyjnie konstrukcje nart damskich, że w zasadzie odpowiadają one nartom unisex, to być może wystarczy tylko zaproponować paniom inną grafikę. I w ten sposób na przykład powstały slalomowe narty firmy Fisher, które są konstrukcyjnie identyczne do modelu unisex, ale proponują paniom inną, moim zdaniem, szalenie atrakcyjną grafikę. Tak więc tutaj każdy jest w stanie znaleźć coś dla siebie i te współczesne narty dla kobiet to już nie są tylko i wyłącznie narty dla pań początkujących, pomalowane w różne mniej lub bardziej atrakcyjne kwiatki, przypominające mniej lub bardziej zasłonę w sypialni u babci, tylko są to już naprawdę zaawansowane konstrukcje. Oczywiście zwróćcie większą uwagę na konstrukcje, które są jakby topowymi konstrukcjami w każdej z damskiej linii, każdej z firm, bo one są
oczywiście lepsze niż te narty wypełnione pianką, które są na dole tej konstrukcji. A jeszcze mówiąc o Nordikach to i K2 czy Elanach, chciałbym tutaj też wspomnieć o nartach całej linii Joyheada czy całej linii Cloud Atomica, bo to też są narty, które po prostu są robione specjalnie dla pań. I wśród nich, wśród tych nart można znaleźć naprawdę perełki. Co ciekawe, jeszcze co się zdarzyło na rynku, że wiele firm, a więc również na przykład Blizzard, czy Elan, czy K2, mają specjalne komórki rozwojowe nart pań, w których pracują kobiety. To jest bardzo istotne, dlatego że te panie mają jakby... To są bardzo dobre narciarki. To są dziewczyny, które są bardzo zaangażowane w swoją pracę i które wiedzą jakby lepiej, co powinny osiągnąć kobiety, jaki sprzęt, na jakim sprzęcie chciałyby panie jeździć. A więc te firmy, które mają specjalne komórki, w których pracują panie, robią jakby o pół kroczku do przodu w stosunku do innych. Przepraszam, ale muszę skorzystać z wody. Słuchajcie, więc przy wyborze nart dla pań kierujcie się przede wszystkim taką zasadą, że żeby wiedzieć, dla kogo są to narty. To znaczy, jeżeli kobieta, która wybiera swoje narty, jest zainteresowana w zasadzie wyłącznie jeżdżeniem w dni piękne, słoneczne i od tarasu jednej restauracji do drugiej, nie ma żadnych ambicji sportowych, nie ma żadnych ambicji freeride'owych, nie ma żadnych ambicji nauczenia się czegokolwiek więcej, to w zasadzie narty w kwiatki czy w jednorożce jej w zupełności wystarczą. Natomiast jest coraz więcej pań, mnie to bardzo cieszy, bo uważam, że narciarstwo jest pięknym sportem, a panie w nim jakby dodają mu dużo uroku. Jak również narciarstwo dodaje uroku paniom, to też dobrze o tym wiedzieć, to możecie wybrać narty specjalnie skonstruowane dla pań, które są w pełni wartościowe. Naprawdę warto spojrzeć do naszych testów, naprawdę warto spojrzeć do kolekcji wszystkich firm, tak żeby zobaczyć, wybrać właśnie te narty z górnej części linii, porównać ich wymiary, porównać ich geometrię z nartami dla panów i zobaczycie, że te współczesne narty dla pań jeżdżą naprawdę bardzo skutecznie, są również skuteczne w trudnych warunkach, na przykład na twardym, są sprężyste, są dynamiczne, są szybkie z krawędzi na krawędź, a więc spełniają jakby wszystkie warunki, wszystkie te, mają wszystkie te cechy, które mają narty z grupy unisex, a przy okazji mają bardziej atrakcyjną szatę graficzną, lepiej przemawiającą do pewnych obszarów mózgu naszych pań. Jeżeli podobała wam się nasza produkcja, to bardzo proszę, kliknijcie dzwoneczek, łapkę w górę, subskrypcję naszego kanału. Jeżeli ktoś ma na to ochotę, a my bardzo to prosimy, wejdźcie na, zajrzyjcie na projekt Patronite, zostańcie naszym patronem. Będziemy mogli robić produkcję, na przykład produkcję w terenie, to znaczy na stokach przy udziale większej liczby osób. Zaabonujcie nasz newsletter. On wam się przyda zawsze. To jest, tam znajdziecie najnowsze informacje o naszych najnowszych produkcjach, o planach, o tym, co chcielibyśmy zrealizować. Kupcie NTN, magazyn NTN Snow and More, bo tam znajdziecie więcej materiału różnych autorów na różne tematy. Zajrzyjcie do naszego archiwum, albo w ogóle na stronę www.ntn.pl w sezonie. Są tam i relacje z zawodów, i spotkania z ciekawymi ludźmi. No i jest oczywiście bardzo, bardzo bogate archiwum, gdzie można znaleźć mnóstwo ciekawych materiałów. A linki do tych wszystkich rzeczy, o których mówiłem, znajdziecie w opisie filmu. A ja na razie dziękuję i do następnej produkcji.